Dzień dobry Państwu, witamy Was bardzo serdecznie z tej strony Przemysław Losej i Dorota Kochut. Witamy Was Dorota pięknie Kochut. W tym, dobrze powiecie, dobrze, to fajnie, godą medali. Dobrze, Dzisiaj będziemy gadać, ja mam do Ciebie taką niespodziankę, o czym mogę gadać w takim dniu? Rządzić. Będziemy rządzić, masz rację. Rządzić będziemy. Będziemy rządzić, masz rację, ja cały w stresie, bo mi się przypomniało, jak to było, bo o czym mogę gadać? O zolitach. Ja jeszcze kapkę pamiętam, ja nie wiem, czy ty pamiętasz o zaleceniu coś. Ja dzisiaj tak znalazłem, tak szukając, znalazłem książkę Karola Klocka, to pewnie odbicie lustrzane, ale Sumy Stella Janaskiela. Sumy Stella, zbiór rymowanych i opowiadań pisanych Gwarą Cieszyńską. To on wspomina... Słuchaj. No, to słucham cię. No, ja też mam książkę, słuchaj, bo jakby ich zapomniała, to też mam książkę, co mi przypomni. Płyniesz Olzo. Dobra, ty możesz też to książkę. To jest dobrze. Daniel Kadubiec i Płyniesz Olzo. Polecam. Ja mam to, mam z autografem. Dobre, to tyle chwalenio. Wiesz co, i tu ten autor wspomina, ale to jeszcze starzików swoich, jak mu opowiadał, jak to było przy żeniaczce. I on tu wspomina swoje zolety. Ja może przeczytam ten fragment, co? Zgadzasz się, będzie? Dobrze? Poczytaj. Z moją Zuzką galaniliśmy się tak zaisto dziepro przez zimę, jak nie było polnej roboty, ale oziąbało na polu. Tuż isto z kierstego zimbu, kiesi pozwała mnie do nich do chałpy. Byłech dziwoki, jak farski prosie, ten pierwszy roz, bo jej ojcowie i brat hned pięknie ze mną mówili, a mama poczęstowała wieczerzą. Pamiętam, była wajecznica ze szpyrkami, domowy chleb i biało kawa. Wieczór Oni. Na... Dej, czekaj, czekaj. No. Wieczór na odchodne na moi pięknie dziękuję i z Bogiem odpowiedzieli, a przyjdź zaś. Byłech cały w kwiotkach, bo Zuzka bardzo mi się podobała, a i miała swoją izbę. I isto mnie chciała, bo mi dawała pusy. To tyle, no bo proszę. To jest po tym. Ja ale myślę, widzisz, to pusy ja tu, było ważne. No. To pusy było na pewno najważniejsze, ale jak twierdzi Józef Ondrusz, słuchaj, jak ktoś był na właśnie zoletach, na pierwszym spotkaniu z rodzicami, poczęstowany jajecznicą albo serem, to był znak, że z tego nic nie będzie i rodzice tego nie akceptują, więc nie wiem, jak to było z tą Zuzką. Ale to są jego starzyki, to nie jak było z Zuzką, ale pusy dostał, to może rodzicom się pusy nie dostał, podobało. Pusy dostał, to może wszystko jednak od Zuzki zależało i nie miała bo, aż ale takich nie wiem, rodziców. czy zauważyła, miała swoją izbę. I jak miała swoją izbę, to jest bardzo ważne. No, a druga rzecz, mógł galanić, jak nie było roboty w polu, to mogli galanić, nie? No tak, też... no bo musieli wszystko odbyć, jako, no. Jakby, jak masz wszystko wyprzątnione w chałupie, masz wszystko wybiglowane, masz kabotek wyszkrobiony, to wtedy możesz iść kapka się galanić. No ale to, wiesz, jak była zima, to też był ten dzień krótki, no to też, no i no do tej izby, do tej Zuzki można było przyjść chyba, myślę. Ja, dokładnie. Ja pamiętam swoje zolety, a ty pamiętasz? Ja pamiętam, że trzeba się było kąpać, naperfumować, bo to tak, bo stres był. Teściowo coś ich uważyła, ale nie pamiętam, czy była wajecznica, czy nie była wajecznica, ale zawsze coś ich dobrego było. I kawa w szklonce, którą do dzisiaj dostawą, przepyszną kawa, parzono po polsku w szklonce, dwie łyżki gruntu, porządno tak od serca. No to widzisz, to widzisz. To się teściowa musiała strasznie miłować. Myślę, że tak samo jak ty tą swoją żonę. Tak, pozdrawiamy ją serdecznie przy okazji teściową, chociaż to dzisiaj walentynki, także to naszych partnerów. Niebawem dzień teściowej. Niebawem teściowej, tak. Możesz się spokojnie tutaj jakoś w miarę wykazać. W sensie. Wykazać, no nie wiem. Ale przypominam ci, że miałaś książkę, chciałaś coś z tej książki. No nie, właśnie w tej książce wyczytałam, wiesz, o tych... Aha. Ja właśnie w tej książce wyczytała sobie o tych zalotach, że jak kiedy został poczęstowany tą wajecznicą, a nie daj Panie Boże serem, no to był taki znak od tych rodziców, że z tego nic nie będzie, ten kawaler Kurde. Nie za bardzo się zdo na tego męża. No ale jak to widzisz, w innych źródłach piszą, że to była pyszna jajecznica, może to zależność, jako to była, czy po cygańsku, czy tak o zwykło, bo jak była po cygańsku, to na pewno no, to była tak gorsza, nie, bo z mlekiem, bo wiecie, jako jajecznica po cygańsku. Mamy nadzieję, że w komentarzach kiedy się odezwie, kto wie, jako wajecznica jest po cygańsku. Po cygańsku, to głuszyczka to się u nas chyba nazywało, jeśli się nie mylę, albo głupio wajoczonka, to w zależności od okolicy to nazwali, bo głupio czekamy, była, bo ona tam chyba z mąką była i z wodą tako pomieszano, tako po cyganiowo. O właśnie. No właśnie, właśnie. To była właśnie, no ale to generalnie, no tak jak twierdził Józef Ondrusz, jak była wajecznica, ser, to z tej mąki nie będzie żadnego chleba, tak twierdzili rodzice. A no, ja ale tak to też lubię już wajecznicę, nie no. Ja tak lubię wajecznicę. Kurde, teraz jeżdżam. Ale wiesz co, jedno mamy z głowy, bo my już na zolety chodzić nie musimy, także mamy spokój. Także pozdrawiamy wszystkich tych, co muszą, znaczy nie muszą, co chcą chodzić. Joannę pozdrawiamy i przyszłą teściową też pozdrawiamy, bo to wiemy, że to dzisiaj tam jakieś zalety też były.
zdaje się, z naszej redakcji. A także ja myślę, że my zostawiamy już tych czytelników samych, niech się wybierą na te zolety, bo jeszcze mają trochę czasu na wieczór. Życzymy im czego? No wajecznicy im nie będziemy życzyć, nie, bo to mówisz, że to takie tym nie za bardzo. Nie, nie. Także jak ani jakoś, syra. Jak kieroteściowo je, żeby... Ja... Żeby kieroteściowo tak nie wyskoczyła. Żeby dobrej kawy zrobiła. Żeby dobrej kawy zrobiła. No to tak, a tym wszystkim mężom i żonom życzymy, co by sobie przypomnieli, jak to było na tych zaletach. A wy jak pamiętacie, jak było na waszych, możecie się tam podzielić w komentarzu na dole pod tym filmem i życzymy wam wszystkiego dobrego. Pewnie nie Inkiery chodził do kina Piast na przykład, albo do kina Podhale w Skoczowie, jeszcze jak kiedy się, jak się nazywało Podhale, bo teraz to jest Teatr Elektryczny i to tam dzisiaj czy wczoraj był taki piękny koncertkowy i to nie jeden tam na tym koncercie też przytulą tą swoją drugą połowę. No czekamy na te historie, co to się działo, czy to było na Kaplicówce w Skoczowie, czy w Zebrzydowicach. No ja myślę, że w tych Zebrzydowicach to bardziej nie na walentynki, ale na te wianki, to ta miłość tam tak rozkwito, tak jak to tradycja Śląska Cieszyńskiego tak, nakazuje, dokładnie. Że to wianki, to były takie walentynki. Tak, więc myślę, że tam, ale tam nad Muśczokiem to się wiele rzeczy się na pewno też działo. Nie wiem, czy w lutym, bo to zima, bo to śniegi, ale kto wie, jak sobie przypomnicie, jak sobie wspomnicie, to napiszcie. Także żegnamy was, do widzenia, miłego wieczoru, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.